przyznać, dojść do takiej sytuacji, w której strażnik miejski na ulicy podejdzie do kogoś i powie: dzień dobry, chciałem tylko zapytać, czy książkę, którą pan wziął w tramwaju, zamierza pan po przeczytaniu oddać, czy też nie. Strażnicy mają możliwość na bieżąco, 24 godziny na dobę, śledzić poruszanie się tych książek, gdzie się aktualnie znajdują i kiedy zostały wypożyczone z tramwaju. Widzimy trzy markery, trzy książki, które zostały wypożyczone, wzięte z tramwaju. Jedna znajduje się przy ulicy Halera 6 obecnie, druga przy ulicy Matejki 1, trzecia ulica Waryńskiego 4. Sąsiednia dzielnica, Rzecz Górny, wskakują nam kolejne dwa markery, Kachanowskiego 79, Kilińskiego 34. W momencie, w którym pasażer będzie chciał wynieść książkę z tramwaju, albo no, powiedzmy wprost będzie próbował ją ukraść, to zostanie uruchomiony alarm dźwiękowy i drzwi zostaną zamknięte. No i jeżeli takiemu pasażerowi uda się nawet wejść z taką książką z tramwaju, ona i tak jest wyposażona w mikrochip, więc strażnik miejski może śledzić takiego kogoś, no i przez to śledzić też książkę.